audycja z cyklu Młodzi o młodych dla młodych. Zapraszamy! Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Zamość w kolejnej audycji z cyklu Młodzi o młodych dla młodych, przygotowanej przez społeczność zespołu szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Dzisiaj przed mikrofonem zasiedli Magda Turza, Justyna Ważna, Dominika Hanczakowska, Dawid Świdniak, Marcin Tokarz, Gnat Kamila, Mikołaj Drozda, Paulina Krycyszyn i prowadząca audycję Edyta Świstowicz-Mazur. Podczas listopadowego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o tym, co miało miejsce w ostatnim czasie w zespole szkół. I chyba wiadomo od lat, że maturzyści rokrocznie udają się w magiczne miejsce, jakim jest Jasna Góra. I rzeczywiście 26 października nasi maturzyści wzięli udział w pielgrzymce maturzystów diecezji zamojsko-lubaczowskiej właśnie na Jasną Górę. Co więcej, odwiedzili też Wadowice, byli również w kościele, w którym Karol Wojtyła przyjął chrzest, uczestniczył w nabożeństwach, zwiedzili także Muzeum Jana Pawła II mieszczące się w domu Wojtyłów, mieli okazję obejrzeć różnorodne pamiątki. Z całą pewnością pielgrzymka maturzystów to czas wyjątkowy. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Eucharystia, wielka tajemnica wiary. Ale więcej o tym wydarzeniu i o tym, jak przeżyła to szczególne wydarzenie tegoroczna maturzystka, opowie nam Madzia. Tutaj w skrócie pani już przedstawiła plan tegorocznej wycieczki w tak nasze szczególne miejsce. Ja chciałabym dodać o takim moim faworycie, którym był właśnie Różaniec, ponieważ panowała tam niezwykła atmosfera i uczucia, których doznaliśmy wszyscy, na pewno zostaną na długo w naszych sercach. Nie mogę tego powiedzieć, że była to zwykła modlitwa różańcowa, ponieważ ten widok młodych ludzi trzymających właśnie te różańce w rękach na pewno nie jest takim częstym widokiem, ale jednak wtedy było to tak pięknie i uczestniczyliśmy właśnie wszyscy wspólnie. Zajmowaliśmy każde możliwe miejsce, jakie było w kościele, aby jak najbliżej być właśnie głównego ołtarza. Ja osobiście modląc się prosiłam Boga, aby był przy mnie właśnie przy tych trudnościach, których teraz będę się zmagać, jak matura i kwalifikacje. Mam nadzieję, że to, co mu powierzyłam, te moje trudności, zostaną po prostu wysłuchane i wierzę, że wrócę tam, aby po prostu podziękować za to, że wszystko udało się tak, jak tego bym chciała. Madziu, wspominasz o tej modlitwie różańcowej. To rzeczywiście jest niezwykły obraz. Byłam niejednokrotnie w Częstochowie, na Jasnej Górze. Miałam okazję wiele razy patrzeć, tak jak mówisz, na te tłumy trzymające różaniec w ręku, modlące się, te wspaniałe dzieci, które zawierzają własne życie Maryi. A Droga Krzyżowa ma też swój taki urok, prawda? Tak, oczywiście. Na Drogę Krzyżową właśnie zabraliśmy też ze sobą znicze i to też nie była zwyczajna Droga Krzyżowa. Widok tych właśnie wszystkich młodych ludzi niosących znicze, swoje śpiewniczki, dawała takiego uroku, który po prostu nie jest na co dzień. Na pewno przeżycia są inne niż na tej Drodze Krzyżowej, którą przeżywamy przy naszych parafiach. Tak, to rzeczywiście jest niezwykły czas. Ksiądz biskup Mariusz Leszczyński zachęcał swoich homilii, by ten wzór postępowania czerpali młodzi ludzie z Maryi, by jej powierzali swoje plany, swoje decyzje. Wierzę głęboko, że ten czas spędzony tam, na Jasnej Górze, przyniesie owoce i wierzę w to również, że każdy maturzysta będzie pamiętał właśnie tę wyjątkową wizytę, bo pomimo tego, że już jestem nauczycielem wiele, wiele lat, ale swoją wizytę na Jasnej Górze przed maturą pamiętam bardzo dokładnie. To jest ten czas.
Także dziękuję, Madziu, że chciałaś się z nami podzielić swoimi przemyśleniami, takimi bardzo osobistymi. Są wśród nas tutaj jeszcze młodsi koledzy i koleżanki. Tak, kochani, przed wami również wizyta na Jasnej Górze, pielgrzymka i za parę lat, kiedy spotkacie się z Magdą, to myślę, że będziecie mogli stwierdzić, że rzeczywiście to miejsce i ten czas to naprawdę coś wyjątkowego. Proszę Państwa, zmieniamy temat. Chcieliśmy powiedzieć, że w naszej szkole oprócz wycieczek, pielgrzymki na Jasną Górę są również organizowane przeróżne konkursy, ale również nasi uczniowie wyjeżdżają na różnorodne konkursy i tak na przykład nasze uczennice zdobyły drugie miejsce w 16. wojewódzkim konkursie turystycznym dzieci i młodzieży szkolnej na najlepszy produkt turystyczny mojej małej ojczyzny, jakiej nie znacie. Dziewczynki z pierwszej klasy tak naprawdę zdobyły drugie miejsce za prezentację szydełkiem i kordonkiem o twórczości i rękodziele na ziemi lubaczowskiej. Można powiedzieć, że pomimo iż są to młode osoby, które dopiero wstąpiły w progi zespołu szkół, to tak naprawdę już odnalazły się i potrafiły, tak jak widzimy, zdobyć wysokie noty. W zespole szkół działa również e-grosik. Cóż to takiego? Ano właśnie, firma uczniowska e-grosik, która jest prowadzona przez uczniów, a tak naprawdę przez uczennice z Technikum Ekonomicznego, która powstała w ramach projektu Przedsiębiorczy Uczeń Kluczem do Sukcesu. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy, wszyscy możemy korzystać z tego, co proponuje nam, co oferuje nam e-grosik. I tutaj również nasza maturzystka tegoroczna była odpowiedzialna za stanowisko zajmowane właśnie w tej firmie uczniowskiej. Madziu, opowiedz nam, co tam robiłaś? Każdego dnia uczennice trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego starają się, aby służyć tak jakby w szkole, ponieważ z naszych usług korzystają nauczyciele i uczniowie. Firma, która powstała, na pewno ułatwia uczniom, jak i nauczycielom kserowanie, drukowanie czy tam windowanie również. Uważam, że na pewno pomaga to naszym uczniom, ponieważ nie muszą wychodzić poza zasięg szkoły, tylko mają takie usługi dostępne w naszej szkole właśnie. Uważam, że było to bardzo dobrym pomysłem, ponieważ w tym już właśnie czasie osoby uczą się odpowiedzialności, chociaż przy nawet zakupach, którymi zajmują się, ponieważ muszą pamiętać i dbać o to, aby zawsze sprawnie wszystko działało, niczego nie brakowało, papieru do kserowania, czy także innych potrzebnych akcesoriów. Taką istotną rzeczą jest to, że wypracowany cały dochód uczniowie przekazują na program stypendialny funkcjonujący w naszej szkole. Można powiedzieć, że nie dość, że ułatwiamy sobie wzajemnie naszą naukę w szkole, to pomagamy też innym. Projekt właśnie miał też uzmysłowić wszystkim uczniom, że nie należy bać się ekonomii, że nie jest ona taka straszna, jak się mogłoby wydawać i że trzeba wierzyć w swoje własne możliwości, a jeśli postawimy sobie realny cel z pomocą nauczycieli, wszystko jest możliwe do zrealizowania. Dziękujemy, Madziu, ale chciałabym też zapytać tutaj młodszych kolegów. Kamilko, Mikołaj, czy wy korzystacie z usług firmy e-grosik? Tak, oczywiście każdy młody uczeń korzysta z e-grosika, nawet w sytuacji, kiedy musi wydrukować sobie jakiś tekst na lekcję potrzebny, czy sam nauczyciel prosi go o to, by wydrukował coś dla całej klasy. Jest to bardzo przydatne do każdej, można powiedzieć, lekcji, nieważne co na niej omawiasz, gdyż jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, twoja ściągawka. Tak jak już Mikołaj powiedział, jest to ogromne ułatwienie w szkole dla uczniów. Często korzystam z e-grosika, naprawdę w każdej możliwej sytuacji, jeżeli jest niepotrzebny. Czyli widzimy, że firma uczniowska e-grosik pomaga uczniom, nie muszą wychodzić poza teren szkoły, mogą nabyć tam papier kancelaryjny, długopis, przeróżne oczywiście pomoce dydaktyczne, a jednocześnie zawsze czy coś skserować, czy coś wydrukować. To też nie wszystko, bo nasi chłopcy podczas finału wojewódzkiego w sztafetowych biegach przełajowych chłopców odnieśli również w województwie 9. miejsce. Chłopcy mieli możliwość startu w finale, ponieważ uzyskali taką możliwość, zajmując drugie miejsce podczas półfinałów wojewódzkich w Przemyślu.
Co więcej, tam również o awans do ostatniej zmiany walczyły dziewczyny, ale niestety rywalki okazały się mocniejsze. Jak proszę Państwa widać, w zespole szkół generała Kustronia w Lubaczowie wiele się dzieje i zaraz po przerwie powiemy, co jeszcze. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoloruję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi, troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoloruję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Witamy po przerwie. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że dzisiaj rozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce w zespole szkół w ostatnim czasie. Jak już powiedzieliśmy o poprzedniej audycji, istotną rolę w życiu szkoły odgrywają wszelkie projekty, programy stypendialne, które są tworzone z myślą o naszych uczniach. Uczniowie klas drugich, trzecich, technikum logistycznego, budowlanego, ekonomicznego, mechanicznego, informatycznego wezmą udział w programie Erasmus+, mobilni teraz, kreatywni w przyszłości, finansowanym przez Unię Europejską. I te osoby wyjadą na 3-tygodniowe staże do Walencji w Hiszpanii, gdzie będą mogli zdobywać doświadczenie, kwalifikacje w swoim zawodzie w różnych firmach hiszpańskich, w przedsiębiorstwach. Już można powiedzieć niebawem, bo w kwietniu i we wrześniu. Justyna jest jedną z uczestniczek tego projektu. Justynko, jak to ma wyglądać? 20 uczniów w kwietniu uda się na 3-tygodniowe staże w Walencji w Hiszpanii, podczas których będziemy odbywać takie jakby praktyki w hiszpańskich firmach. Każdy profil, ekonomiści, logistycy, informatycy będą przypisani do danych firm.
Dzięki tym stażom mamy okazję zdobyć doświadczenie zawodowe. Podczas tego pobytu możemy też poznać hiszpańską kulturę i ich obyczaje. Pomoże nam to też zdobywać umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim. Może przy okazji nauczymy się też troszkę języka hiszpańskiego. Da nam to umiejętność swobodnego posługiwania się w tych językach. Po zakończeniu stażu otrzymamy również dokumenty potwierdzające realizację praktyk, które pomogą nam w dalszym starcie i znalezieniu pracy. Będą one w języku polskim i angielskim, czyli będziemy mogli starać się także o pracę za granicą. Jest to dla nas dobry start w przyszłość. To jeszcze nie wszystko, bo Justyna już w najbliższą niedzielę uda się na Słowację, ponieważ bierze udział w kolejnym projekcie dofinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, a mianowicie projekt nosi nazwę Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Międzynarodowa Współpraca drogą do efektywnego nauczania. Justyna, jakie nastawienie, jakie emocje towarzyszą Tobie przed tym wyjazdem? Bo o tym, jak będzie po tygodniowym pobycie na Słowacji, opowiesz nam podczas kolejnego spotkania. Jestem bardzo zadowolona, że mogę udać się na Słowację i tam uczyć się wraz z kolegami z zagranicy. Już nie mogę się doczekać, ponieważ mam nadzieję, że uda mi się podszkolić mój język angielski. Zyskam też umiejętność swobodnego porozumiewania się w tym języku. Podczas tego pobytu będziemy uczęszczać także na lekcje prowadzone w języku słowackim. Da nam to też możliwość nauczenia się kilku nowych słów w tym języku. Tematem przewodnim tego projektu jest przedsiębiorczość, technologie cyfrowe, rozwój osobisty oraz świadomość międzykulturowa. Podczas tych zajęć będziemy mogli dowiedzieć się dużo różnych rzeczy z informatyki czy ekonomii. Jest możliwość, że będzie to całkiem coś innego, co jeszcze w Polsce nie jest znane. I będziemy mogli się tego nauczyć. Pomoże nam to może również w szkole, w nauce oraz także będziemy mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe. Jak sami słyszymy, jest to na pewno szansa dla uczniów, a o tym, jak rzeczywiście odbywały się te różnorodne warsztaty, o których Justyna wspomniała, dowiemy się już podczas grudniowego spotkania. Proszę Państwa, w naszej szkole od kilku lat działa szkolne radio. Radio GIT, gramy i tworzymy. Pamiętam, jak ogłaszaliśmy konkurs na nazwę tego radia i rzeczywiście uczennice, które teraz już są po studiach bodajże 2 lata, wymyśliły taką nazwę przed laty i funkcjonuje ona do dzisiaj. Chłopcy, Was można właśnie w tym szkolnym radiowęźle spotkać prawie codziennie. Jak zaczęła się Wasza przygoda ze szkolnym radiem? Tak, wraz z kolegą obecnym tutaj Dawidem jesteśmy członkami zespołu szkolnego radiowęzła, w którym działamy już 3 rok. Zapisując się do niego myśleliśmy, że będzie to tylko puszczanie muzyki na przerwach, ale zawiedliśmy się oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Działalność w szkolnym radiowęźle to nie tylko puszczanie muzyki, ale również przygotowywanie wszelkich audycji tematycznych, no i także czytanie ogłoszeń. Przygotowujemy różnorakie audycje. Ostatnio był o Bobie Marleyu na tematyce jego życia oraz jego twórczości i z różnych świąt. Oprócz tego, że tworzymy różnorakie audycje, prowadzimy również stronę internetową Szkolnego Radia, na której zamieszczamy wszelkie ogłoszenia, a także gazetkę szkolną. Zajmujemy się również wszelkimi problemami technicznymi i jesteśmy odpowiedzialni za cały nasz zespół liczący 14 osób. Moi drodzy, Wy jesteście uczniami 2 klasy i jakie są Wasze spostrzeżenia, kiedy wychodzicie na korytarz i rzeczywiście muzyka gra? Kiedy są emitowane różnorodne audycje, tak jak powiedzieli tutaj chłopcy, z okazji świąt, czy na przykład jakieś audycje tematyczne? Mikołaj. Od samego początku, nawet jak przyszedłem składać papiery do zespołu szkół, od razu jak szedłem do szkoły, słyszałem radio. Było to dla mnie nowe doświadczenie, gdyż w mojej starej szkole nie było takich rzeczy. Jest to bardzo dobra forma umilenia sobie przerw, gdyż nie słyszysz tylko zgiełku wszystkich ludzi, którzy przetaczają się przez korytarze, lecz słyszysz właśnie przeważnie dobrą muzykę. Chodzę już 2 rok do tej szkoły i raczej muzyka nie zawodzi, cały czas jest zmieniana i nigdy nie jest nudno. Można czasami nawet podejść i poprosić o jakiś swój ulubiony kawałek. Paulina, próbowałaś?
Jeszcze nie próbowałam, ale mam zamiar. Sama uważam, że Radio Git to wspaniała inicjatywa, ponieważ pozwala nam na zrelaksowanie się między lekcjami poprzez słuchanie naszej ulubionej muzyki. Ja w tym momencie chciałabym pozdrowić Anię Głowacką, która była jednym z pomysłodawców właśnie tej nazwy, Radio Git Gramy i Tworzymy, ale też pozdrawiam wszystkie dziewczyny z klasy drugiej, trzeciej B, które tworzyły, które tak naprawdę przyczyniły się do powstania tego radia. Paulinkę, Renatę, Anię, Agnieszkę, wszystkie uczennice klasy humanistycznej. Dzięki Wam do dziś rozbrzmiewa na korytarzach zespołu szkół fantastyczna muzyka i wartościowe audycje. Chłopcy, tak jak mówicie, pracujecie w szkolnym Radiu Git już ponad 3 lata i powiedzcie, czy udaje się to wszystko pogodzić? Czy rzeczywiście ciągle musicie Wy być odpowiedzialni, czy te dyżury pomagają Wam właśnie w pogodzeniu lekcji z dyżurami w radiu? Tak, udaje nam się pogodzić pracę, mamy ustalone swoje dyżury. Oczywiście my we dwójkę jesteśmy odpowiedzialni za cały nasz zespół i niekiedy musimy po prostu przyjść na przerwie i coś zrobić w związku z transmisją. Zachęcamy również naszych uczniów, aby również przyczyniali się do tego, aby tworzyć naszą playlistę w radiu oraz żeby składać różne dedykacje, na przykład w związku z urodzinami lub na specjalne życzenie dla jakichś nauczycieli z okazji różnych świąt. Wszystkie dedykacje można składać w naszym radiu, a także na nasz e-mail radiogit@zs-lubaczów.com. Dziękujemy, chłopcy. Mamy nadzieję, że młodsi koledzy i koleżanki od dzisiaj będą częściej zaglądać do szkolnego Radia Git. To naprawdę wspaniała przygoda i myślę, że to trzeba przeżyć. Kamila, Paulina, mam nadzieję, że niebawem Wy tam będziecie mogły zostać podszkolone przez chłopaków. Proszę Państwa, w październiku miała również miejsce w naszej szkole bardzo ważna akcja, a mianowicie akcja krwiodawstwa. Jak wiemy, krwi nie da się wyprodukować. W bankach krwi zgromadzone jest i tylko tyle, ile ofiarują jej krwiodawcy. I tym razem uczniowie zespołu szkół mogli dać coś od siebie. Jak sami mówią, kolejna akcja krwiodawstwa za nami, ale była to akcja udana. Dominiko, też byłaś uczestnikiem tej akcji. Opowiedz nam o niej bliżej. Tak, ja też byłam pierwszy raz uczestnikiem tej akcji i jestem naprawdę bardzo z siebie dumna, że odważyłam się pójść i oddać krew, bo tak naprawdę mogłam uratować tym samym czyjeś życie, bo w bankach brakuje krwi, a można ją pozyskać jedynie od ludzi. Całość akcji przebiegła naprawdę sprawnie. Wszyscy starali się jak najszybciej doprowadzić swoją kolej do końca, żeby nie przeszkadzać innym, a zarazem całość przebiegła sprawnie. Panie, które nami się zajmowały, były naprawdę bardzo miłe i pilnowały nas, żeby w razie czego nic nam się nie stało, chociaż sam proces oddawania krwi nie jest niczym groźnym. Może jedynie nastąpić osłabnięcie organizmu, ale to dosyć szybko da się uregulować. A Dominiko, powiedz nam, co skłoniło Cię do tego, żeby wziąć udział w tej akcji? Bo to rzeczywiście odważna decyzja. Od kiedy usłyszałam, że mogę oddać krew, chciałam. Najpierw barierą było to, że byłam za młoda, ale jak tylko dowiedziałam się, że w ZS-ie jest możliwość oddania tej krwi, postanowiłam, że tak, chcę oddać krew. Dziękujemy wszystkim dawcom, bo to naprawdę bardzo szlachetne z Waszej strony. Dziewczynki, jesteście młodszymi koleżankami Dominiki. Czy myślałyście kiedykolwiek o tym, żeby również wziąć udział w tej akcji? Kamilko. Tak, myślałam o tym, aby wziąć udział w tej akcji, tylko barierą jest mój wiek. Jeżeli chodzi o tą akcję, to bardzo jest ona szlachetna. Uważam, że każda osoba daje naprawdę szansę innej osobie na lepsze życie i uważam, że tylko kto by mógł, tak naprawdę powinien włączyć się w tą akcję. Zgadzam się z Kamilą. Sama, kiedy ukończę 18 lat, mam zamiar oddać krew właśnie dla ludzi chorych. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to wspaniałe, szlachetne przedsięwzięcie. Oby takich akcji więcej. Jeżeli możemy komuś pomóc, a tak jak mówicie, że skutkiem ubocznym jest tylko jakieś chwilowe
osłabienie organizmu, które da się bardzo szybko uregulować, to cóż stoi nam na przeszkodzie? Wielu młodych ludzi zastanawia się, jak osiągnąć sukces. Dlatego uczniowie Technikum Ekonomicznego, a także uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia wezmą udział w bardzo ciekawym przedsięwzięciu, a mianowicie 20 listopada odbędzie się w naszej szkole tak zwany Dzień Przedsiębiorczości i wówczas będą młodzi ludzie mogli pobudzić te swoje postawy przedsiębiorcze, dowiedzą się, w jaki sposób działają fundusze europejskie. Uczniowie wcielą się w rolę młodych przedsiębiorców, którzy będą mogli stawiać pierwsze kroki w świecie biznesu. Mam nadzieję, że udział naszej młodzieży pozwoli wzbudzić w nich takiego ducha przedsiębiorczości, ale także stanie się takim wstępem do dalszej nauki, bo tak jak pozostało tutaj już wielokrotnie powiedziane, te wszelkie doświadczenia zdobywane podczas różnorodnych przedsięwzięć, czy wyjazdy, czy akcje, czy praca w szkolnym radiowęźle, czy też udział w konkursach, to wszystko sprawia, że młody człowiek staje się tak naprawdę pełnowartościowym obywatelem, doskonali swoje umiejętności, wzbogaca swój warsztat i myślę, że za kilka lat będzie wspominał to z taką radością, że szkoła dała mu szansę na to, żeby spróbować swoich sił. Paulina, czy zgodzisz się ze mną, bo wielokrotnie już brałaś udział w różnorodnych konkursach. Co ci to daje? Czy mobilizuje cię to w jakiś sposób? Jak ty postrzegasz udziały w różnorodnych przedsięwzięciach, bo wiem, że działasz też w szkolnym kole Caritas. Czy to jest dla ciebie szansą? Myślę, że jak najbardziej jest to dla mnie szansą. Przez branie udziału w takich konkursach mogę również sprawdzić swoje umiejętności i nabyć doświadczenia. Ostatnio brałam udział w olimpiadzie i na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że warto brać co roku udział w takich konkursach, ponieważ w ubiegłym roku również pisałam taki konkurs i w tym roku było już o wiele łatwiej. Dodajmy, że była to olimpiada z języka angielskiego, tak? Tak. Super, trzymamy kciuki, żeby się udawało i żeby ten warsztat był doskonalony z roku na rok. Moi drodzy, ślicznie Wam dziękuję, że zechcieliście się podzielić tutaj z nami, ale również z radiosłuchaczami, tymi swoimi przemyśleniami, tymi swoimi spostrzeżeniami. Dzisiaj żegnamy się już z Państwem, zapraszamy na grudniową audycję. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższym czasie. Justyna wróci ze Słowacji i opowie nam o swoich przemyśleniach. Chłopcy nie będą mogli się już opędzić w szkolnym radiowęźle od nowych osób, które chciałyby też działać na tym polu. Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić całą społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników naszej szkoły, a także uczniów. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia za miesiąc. Audycja z cyklu Młodzi o młodych dla młodych. Zapraszamy!